Znaczy dobra wyrażenie zgody na sprzedaż przez etargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków położonej w Krakowie ulicy Jakuba. Przez prezydenta miasta Krakowa numer 3031. Pierwsze czytanie reprezentuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały dotyczy zbycia w trybie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki, która jest położona w Krakowie przy ulicy Jakuba. Działka ma powierzchnię 123 metry. Zgodnie z sporządzoną operatem szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego została szacowana na kwotę 338 802 zł. Do tego oczywiście dochodzi podatek VAT. Stąd cena wywoławcza będzie wynosiła 417 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Informuję państwa radnych, że w tej kwestii jest pozytywna opinia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania projektu zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa. Określam ten dnia poprawek na dzień 19 lutego, godzina 15 i na tym okresie poprawek na dzień 21 lutego, godzina 15.